Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na haul z Rossmana. Ja lubię te filmy nagrywać, Wy lubicie oglądać, więc jesteśmy dogadani w Rossmanie jak to w Rossmanie. Raz się kupi coś kosmetycznego, raz niekosmetycznego. Czasem są rzeczy standardowe, które zawsze kupujemy, a czasem jakieś nowości. Także myślę, że to są całkiem fajne haule. Ja lubię oglądać takie filmy u innych, także co? Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, mam tutaj, uwaga, dwie siatki z zakupami. Także słuchajcie, zacznę może od rzeczy niekosmetycznych. Jak wiecie, będę przeprowadzała się do własnego pierwszego mieszkania, także szukam różnych akcesoriów, różnych dodatków i jak coś fajnego trafi się, to kupuję. Muszę Wam niestety powiedzieć, że gdzieś zgubiłam paragony i nie pamiętam cen, więc pierwsza rzecz, jaką kupiłam, jest to taki srebrny talerzyk. Zobaczcie sobie na niego z bliska. On jest taki troszkę jakby porysowany, to jest jego styl, to jest jego urok i stwierdziłam, że będzie fajnie on wyglądał, żeby ustawić sobie tutaj wysokie świeczki lub świeczniki. Całkiem sympatycznie, nie wiem, tak mi się wydaje, że to około 7 zł kosztowało niedrogo. Plastikowy, jak widzicie, z tyłu jest czarny, także to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam. I kolejne rzeczy do domu, które zakupiłam, są to serwetki. Ja bardzo lubię rzeczy pastelowe i biało-czarne i jak weszłam do Rossmana, mówię, te serwetki są super. Chyba 6 zł kosztowała jedna paczka. Ile tu mamy tych serwetek? 20, dokładnie tak. Pierwsze są takie w paseczki, a kolejne są takie w zygzaczki, w ogóle mam takie poduszki, no ale to by była głupota, żeby kupować serwetki do poduszek, ale w każdym razie serwetki zawsze się przydadzą, jak to zwykle to słowo w moim holu jest, ale spodobały mi się, po prostu. I dużo z Was napisało mi w komentarzach, że właśnie w Rossmanie jest suszona marakuja, bo wiecie, ja jestem fanką marakuji, uwielbiam ją, także znalazłam i kupiłam. Szczerze mówiąc, jak sobie tak patrzę, tak ją macam, to opakowanie, to czuję, jakby tutaj naprawdę była marakuja. Nie będę teraz tego otwierać, bo nie chcę teraz tego jeść, ale tu jest napisane, że to jest marakuja suszona. Suszenie metodą chłodnego powietrza zachowuje wszystkie witaminy. Na którymś z moich daily vlogów na pewno otworzę tą marakuję i będziemy ją próbować, bo jestem bardzo ciekawa. Jak wiecie, marakuja to jest rzadko spotykany u nas owoc, także no, tym bardziej fajnie. No to teraz, słuchajcie, może przejdziemy sobie do czegoś kosmetycznego. Kupiłam sobie płatki pod oczy. Tak one wyglądają, proszę bardzo. Efektima. To jest Hyalu Lift. Hydrożelowe płatki pod oczy. Korekcja zmarszczek, to nie. Zmniejszenie cieni, opuchlizny. Poprawia wygląd skóry w okolicach oczu. Nie wiem, czy to zmniejsza cienie, opuchlizny, ale na pewno fajniej ta skóra jest przygotowana do makijażu przed jakimiś większymi wyjściami. To jest naprawdę bardzo fajne. Lub kiedy chcę sobie zrobić domowe spa, to wtedy sobie nakładam maseczkę na twarz. Takie płatki pod oczy. Jest wszystko bardzo fajnie. Tutaj jest są dwie sztuki i też to kosztowało pewnie z 6-7 zł. Kolejne dwa produkty, słuchajcie, które kupiłam. Jeden już kiedyś miałam, są to olejki do zmywania demakijażu. Po olejki zaczęłam sięgać, jak zaczęłam czytać książkę Sekrety urody Koreanek. Tam właśnie bardzo dużo było na ten temat powiedziane, na temat oczyszczania twarzy wieloetapowego. Tam właśnie bardzo ważnym elementem były olejki. No i właśnie wtedy zakupiłam sobie po przeczytaniu tej książki olejek z Bielendy i to tą czerwoną wersję z proretinolem. Były wtedy dwie, ale stwierdziłam, że wezmę tą, której jest mniej na półkach. To oznacza, że pewnie więcej jest bardziej popularna. I w sumie później jak czytałam w internecie, tak się okazało, że ta wersja z kwasem hialuronowym, ta druga, jest podobno trochę gorsza, więc pewnie się zapytacie, dlaczego kupiłam. Chcę wypróbować, bo ten czerwony bardzo dobrze mi się sprawdzał, z tym, że ten czerwony był w normalnej cenie, on chyba z 20 zł kosztuje, ten niebieski był na promocji, no mówię, dobra, kupię. Także jeżeli ktoś by chciał używać olejek, to ten czerwony na pewno polecam, ten niebieski nie wiem jak i nie zostawia filmu na oczach. O, ja oczy też tym zmywam, także spoko. I kolejna rzecz, którą zawsze kupuję, jest to po prostu suchy szampon Batiste i przetestowałam wiele różnych zapachów i w Rossmanie na przykład nie ma mojego ulubionego wiśniowego, więc jeśli mam wybierać z tych wersji standardowych, to zdecydowanie ta wersja original jest najfajniejsza, bardzo fajny, świeży zapach. Czasem po prostu potrzebujemy takiego odświeżenia bądź uniesienia tych włosów u nasady, także te szampony dają radę. 12 zł chyba kosztował ten szampon, tak z pamięci mówię. I kolejna rzecz, którą kupiłam, której jeszcze nie miałam, są to takie, uwaga, nożyki do regulacji brwi. Alicja kiedyś o tym mówiła, że to używała. Ja to pierwszy raz o tym usłyszałam i stwierdziłam, że na pewno chciałabym to przetestować i to chyba też tak z 8 zł, z 7 kosztowało. Dwie sztuki, dwa nożyki. No zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Tak jak mówię, nigdy tego nie miałam. Dalej jakieś maseczki. Aha, dobra, ziaja.
To jest maseczka szara, glinka oczyszczająca, skóra mieszana, tłusta, trądzikowa. No, to jest taka jedna z moich ulubionych drogeryjnych maseczek. Kupiłam to w dużym opakowaniu z jaj oczyszczającą, nie była tak dobra, także no tutaj, nie wiem, z 2 zł to kosztuje pewnie mniej, no nie? W Rossmanie jest chyba taniej niż w sklepie ziali, kiedyś to przyczaiłam, a zresztą też często są jakieś promocje, także polecam to. I jeszcze w tej reklamówce, słuchajcie, znalazły się waciki, normalna sprawa, robimy makijaż. No to przydają nam się waciki i to dużo, dużo, dużo ich potrzeba. I kolejna siatka, słuchajcie, już wyjmujemy, zaraz zobaczymy, co to jest. O, mam tu coś ciekawego, słuchajcie. Masło do ciała z bielendy. Przybliżę Wam tutaj opakowanie, żebyście mogli zobaczyć, jak ono wygląda. Bielenda vegan friendly. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze się wyfokusowało. I słuchajcie, dlaczego skusiłam się na to akurat masło? Zazwyczaj używam na przykład masła z The Body Shopu albo maseł jakichś takich lepszych. I na Facebooku znalazłam taką stronę, kurczę, nie pamiętam, jak ona się nazywa. W każdym razie dziewczyny robiły analizę składów kosmetycznych i bardzo polecały masło właśnie z bielendy. Dokładnie to, masło do ciała kokos. Zawiera oleje naturalne, antyoksydanty. Że podobno skład jest krótki i że dobry ten skład, tak słyszałam. Ja się na składach nie znam. No ale skoro był tak bardzo zachwalany przez osoby, które na tym temacie się znają, to stwierdziłam, że muszę wypróbować, a potrzebuję teraz jakiegoś masełka, także słuchajcie, odkręcimy, zobaczymy, jak to pachnie. Jest tutaj oczywiście zabezpieczająca folia, ale ja już chcę go używać, także zobaczymy. Nie jestem fanką zapachu kokosowego, znaczy może być, okej, bo do oleju kokosowego bardzo się przekonałam, ale masła zdecydowanie wolę coś owocowego, ale jeśli to ma dobrze działać, to dlaczego nie? Okej, pachnie jak takie Raffaello. Raffaello, kurde, lubię, powiem Wam, że ostatnio całe opakowanie zjadłam. Zjadłam całe opakowanie naraz. I słuchajcie, masło ma 250 ml. Nie wiem, ile kosztowało, na pewno poniżej 2 dych, tak coś, tak mi się wydaje. Także będę testować, zobaczymy, czy się sprawdzi. A kolejną rzeczą, słuchajcie, której Wam nie pokazałam wcześniej w holu, bo nie nagrywałam go, a kupiłam te rzeczy przed świętami, to jest taka czapka. Ja ogólnie mam drugi kanał Gram Paula i tam troszkę sobie śmieszkuję i jak są jakieś święta, to też staram się tak dopasować stylizacyjnie, więc kupiłam sobie taką oto czapuleczkę, nie będę teraz jej zakładać, ale jak wejdziecie sobie na drugi kanał, to na pewno tam znajdziecie. Zresztą na vlogach, na vlogmasie też ją miałam i co roku sobie kupuję jakąś jedną albo dwie rzeczy i tak się oto moja kolekcja powiększa, a ta czapka reniferowa jest bardzo fajna. No wiadomo, to nie jest do chodzenia taką na co dzień, tylko takiego internetowego śmieszka. Kosztowała chyba z 6 zł, także spoko. Taki reniferek. Zawsze są czapki z Mikołajami, ja mówię renifer, spoko. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj kupiłam, moi kochani, są to chusteczki. No po prostu fascynująca historia, bo strasznie ich dużo, ale kupiłam je, bo mają ładne opakowanie, zobaczcie. O, tak wyglądają te opakowanka z jednej strony, z drugiej strony, tutaj są 3 rządki aż, także chusteczki jak chusteczki, no a tak jak mówię, ja po prostu lubię ładne rzeczy, jeśli może być coś z ładnym opakowaniem, dlaczego ma nie być? Tak w ogóle, patrzcie, jakie mam tu chusteczki, wam pokażę. Ktoś mi przesłał kiedyś z kasą. Dobra, zakupy jeszcze się nie kończą, słuchajcie, jeszcze dużo, dużo rzeczy przed nami. Także kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest HIP oliwka na dziale dziecięcym oczywiście. Oliwka pielęgnacyjna Sensitive z naturalnych olejków. Kupiłam tą oliwkę z tego względu, że chciałabym teraz ogarnąć troszeczkę nawilżanie skóry i tak dalej. Wiadomo, jest zima, to się ta skóra szybciej wysusza. I stwierdziłam, że oliwka może być fajnym pomysłem, żeby na delikatnie wilgotne ciało zaraz po kąpieli to nakładać. Może to się fajnie sprawdzać i to może być szybszy sposób aplikacji, bo jednak te balsamy mnie trochę odstraszają, bo nie lubię cały czas się smarować, czekać, aż ktoś się wkłonie. Może oliwka będzie lepsza, dajcie znać, czy używa się tej oliwki. Może jakichś innych, może jakieś inne rzeczy mi polecacie. Kolejne dwie rzeczy są to takie z serii Issa na Young, czyli takie rzeczy typowo antytrądzikowe. Tak, żel punktowy, słuchajcie, kupiłam, tak on wygląda. Ja kiedyś miałam żel punktowy z Rossmana, nie pamiętam właśnie z jakiej to było firmy. W każdym razie to był bardzo fajny żel, bo on tak trochę zastygał. Ja często nakładam maść cynkową po prostu, a ta maść jest biała, klei się. Jak idę spać, to słuchajcie, poduszki są całe białe, więc szukałam jakiegoś wyjścia. To było jakieś mega tanie, 7 zł, coś takiego, czy mniej nawet, na jakiejś promocji. Także jestem ciekawa, czy ten żel będzie taki właśnie przezroczysty i zastygający. No zobaczymy, nie był drogi, to już powiedziałam, powtarzam się. No i właśnie tak jak mówię, on jest punktowy, ale znalazłam coś fajniejszego, znaczy coś ciekawszego. Słuchajcie, to są takie płaski.
płatki antybakteryjne, tutaj jest informacja właśnie, że głęboko oczyszczają pory, poprawiają strukturę skóry, zapewniają szybką pomoc przy zwalczaniu wyprysków i zaskórników, są przezroczyste. Więc stwierdziłam, że właśnie na noc można to też nałożyć, że to będzie ok. Wiecie co, ja to otworzę i zobaczę, ok. Nie będę teraz tego otwierać, bo nie chcę teraz tego nakładać. Czyli tutaj mamy plasterki, które są zapakowane w oddzielne saszetki, więc całkiem ciekawy pomysł tutaj wszystko. Trzy saszetki mamy, jak widzicie. Okej, czy tutaj jest jeden taki płatek? Jestem ciekawa. Patrzcie, tu jest napisane sposób użycia. Po oczyszczeniu skóry i suchymi rękami odciągnąć folię od plasterka, nałożyć plasterek bezpośrednio na wypryski i lekko przycisnąć. Pozwolić działać przez 8-10 godzin, najlepiej przez na noc rano usunąć plasterek. Super, nie będę miała brudnej poduszki. Świetnie, bardzo fajne. Usunięto, także dajcie znać, czy coś takiego testowaliście, bo moim zdaniem jest to dość ciekawa sprawa. Tutaj jest napisane, że... A ile? O, tu jest 36 sztuk, czyli w jedno opakowanie jest dużo tego. Kurczę. Ej, otwórzmy to, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Uwaga. Okej. Okay. A, no to nieźle, to ja nie wiedziałam, że to tak wygląda. Spójrzcie. Nie wiem, bo to jest takie przezroczyste, że ja nie wiem, czy to w ogóle będzie tutaj widać przy tych światłach. W każdym razie to są takie maleńkie plasterki. Ciekawa sprawa, powiem wam, naprawdę, zainteresowało mnie to. I ostatnia rzecz w tym holu, uwaga, to jest antyperspirant, normalna rzecz, jakaś nowość, słuchajcie, antybakteryjna ochrona Rexona. Nie będę się rozwijać po prostu na ten temat. I moi kochani, to by było na tyle w tym holu. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione produkty z Rossmana, co tam kupujecie najczęściej, lub jeżeli odkryliście jakąś nowość, którą chcecie mi polecić, to jak najbardziej, bo ja w Rossmanie pojawiam się często coś kupuję, także jeżeli chcielibyście więcej takich holi zakupowych, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego mojego filmu. Jeżeli się podobało, łapki w górę. Zapraszam na moje Facebooki, Instagramy, tam jestem codziennie na bieżąco, na Snapchacie też. Do zobaczenia, kochani, buziaki. Pa, pa!